Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Europejska Konwencja Praw Człowieka jest uważana powszechnie za klejnot w koronie Rady Europy, najstarszej organizacji politycznej na naszym kontynencie. Ta konwencja została uchwalona w 1950 roku i weszła w życie 3 lata później. I dzisiaj jej ratyfikacja jest warunkiem, jednym z dwóch, tym drugim są wolne, demokratyczne wybory, członkostwa w Radzie Europy. Między innymi dlatego Białoruś pozostaje poza tą organizacją. Polska przystąpiła w listopadzie 1991 roku do Rady Europy. Na podstawie konwencji powstał również Europejski Trybunał Praw Człowieka. I podobnie, o czym wspominałem w odniesieniu do wielu konwencji ONZ i innych aktów międzynarodowych, w miarę upływu czasu pojawienie się nowych zjawisk są dodatkowe protokoły przyjmowane. Jeżeli chodzi o Europejską Konwencję Praw Człowieka, to takich protokołów jest 14. Istotne znaczenie ma protokół numer 6 w tym kontekście, ponieważ on dotyczy kary śmierci w czasach pokoju. Z 1983 roku, a więc ma 30 lat, Polska ratyfikowała go i wszedł w życie w roku 2000. Protokół numer 14, bardzo ciekawy, chociaż on nie jest związany z tą tematyką, jest najnowszy, z roku 2004. Blokowała go Rosja przez kilka lat. Dopiero 3 lata temu został przyjęty. On między innymi reformował Trybunał, Strasburski Trybunał Praw Człowieka. Protokół 13, który składa się poza preambułą z 8 artykułów, został sporządzony w roku 2002 i Polska podpisała go tego samego dnia, natomiast wszedł w życie dopiero rok później. I ja ponownie przyłączam się do opinii, o której mówił pan poseł Biedroń. Chciałem zapytać pana ministra, dlaczego też tak późno? Dlatego, że o ile można było zrozumieć pewne wahania przy protokole numer 6, to tutaj jest to mniej do pojęcia i jako człowiek związany ponad 2 dekady z Radą Europy, zwłaszcza ze Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy, no też czuję się, podobnie jak niektórzy moi poprzednicy, no niezbyt komfortowo, że znaleźliśmy się na swoistej czarnej liście. I de facto dopiero po tym, gdy prawie rok temu Komitet Delegatów Ministrów Rady Europy wezwał nas do podpisania, tak jak w przypadku Azerbejdżanu czy Rosji, albo ratyfikowania, jak w przypadku właśnie Polski i Armenii. Dlatego też dobrze się to dzieje i w imieniu klubu SLD w pełni popieram tę ratyfikację. Dziękuję bardzo.